Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Jedziemy po te dwa tysiączki, proszę bardzo, na Lejczesie 997. Nie, to nie jest tak, że ja dzwonię, wiesz, Mariancello. Dobra, gram czarnymi. Mam obronę sycylijską. Spróbuję pograć. Spróbuję pograć aktywne szachy, ale też solidnie. Już zamknięta Sycylijka, goniec G2 w planie. Skoczek z tym Peuszem. Dobra, przez D3 gra. I teraz pytanie, gdzie my chcemy gońca? Czy na A7, czy na G7? Ja go lubię na G7 często. Goniec G2, goniec G7, roszada. Skoczek C6, goniec D7. Ogólnie rzecz biorąc, to chciałbym wymienić gońce. To jest pierwsza rzecz, która się maluje. Druga to często domek atakujemy pchaniem pionka bandowego, chociaż ja też mam domek, więc i tam króla, więc wiecie jak jest. Dobra, on prawdopodobnie powinien w tym momencie zagrać. Właśnie, co może zagrać? Mógłby zagrać tak, wtedy po gońcu tutaj mógłby odejść gońcem na H1. On ma to w nosie. No i w porządku. Jeżeli wymienimy Białopolaki, a to powinno mnie już faworyzować ciutkę, ze względu na to, że goniec był obrońcą białych pól, tych właśnie przy królu, które są istotne. Którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem. Nie będziesz mnie tu jechał bandowiakiem. I teraz tak, być może to w planie. A być może ruchy tego typu. Dobra, skoka załadował dobrego, niestety, ale... To chyba nie jest jakiś big issue. I teraz mam pytanie, czy skoczka do centrum ma wrzucać, czy... No może jednak zainteresuje się tym słabym, jednak jakby nie było polem. Po tym ruchu zawsze osłabnie tu. Przepraszam. Co jest grane z moim tym? Moją inhalacją. No dobra, załaduję tu skoczka, przygotuję sobie otwarcie gońca, ciach. No dobra, polujemy na gońce, jest dobry goniec. Chętnie tutaj przyładuję jeszcze czymś, wtrącić może zawsze, ale najpierw check. Bierę to. To jest gorsza struktura, pozycja jest niezła. Dobrze, tu się trzyma, tylko trzeba uważać na odbicia wieżą, żeby nie spadło mi F7 i goniec powinien być dużo lepszy niż jego, znaczy, dobra, dużo, przesadziłem, to jest aktywny skok, powinien być lepszy, być może to jest jakaś idea nawet, maybe baby I'm a heartbreaker, tu zagram, tu zaraz zagram, może nawet go wyłączę z gry oddając gońca, ale psując piony. Ej, Beko, jesteś tam? No nie, nie rób mi tego. No i Beko. O, Beko. Hej, man, dam ci 15 sekund, tylko wróć. No dobrze to stało wszystko. Czy tu już sporo gry jest w ogóle, ale... Jest, i Beko wrócił. We've got it. I Beko, jesteś moim bohaterem. No dobrze, na kim mam wbić ranking, jak nie na tobie, stary? Jasne. To jest groźba. Dosyć trywialna, ale jest. Trzykrotnie, no dwukrotnie. On będzie się zdwajał. Będzie chciał przyjść tu, więc szybko trzeba zawalczyć chyba o linię. Jak walnie, to nie wierzą. Okej. Okay. Tu odpuścił, więc jest w porządku. Tu się broni. Tiu może... Jak on wybija, to wybija. Czekaj, on może mi coś poświęcić? Nie. Ja jestem gotów to wybić. Chyba, że odejdzie skoczkiem. To będzie presja na pionku. Nie, pozycja jest ok. Poza jest ok. Dave z Ameryki. Już wczoraj był. Dave z Ameryki. Pozycja jest nice. Very nice. Mamy sobotę, proszę Państwa. Cieplutko, serdecznie. Mazury kwitną, dużo turystów, motocykli, jest w porządku. No, pozycja, jakby tak podsumował, pozycja chyba powinna faworyzować czarne. Dlaczego? Bo mają zdrowszą strukturę, mają dwie wyspy pionowe, nie mają dublaków. Tu są dublaki i tu są trzy wyspy pionowe, jakbyście się przyjrzeli. Im więcej wysp pionowych, tym zazwyczaj niedobrze, tym gorzej. A druga sprawa, która lekka figura jest lepsza. Być może mój goniec... Wezmę to. To są kolejne dublaki. Tutaj w końcówce będą to łatwe cele. To jest to.
Teraz tak. Jakbyśmy nawet przeszli do pionkówki, to powinienem mieć wygraną pozycję? Czy to jest zbyt szybka, zbyt rychła ocena i znowu nietrafna? To jest możliwe, stary. Janek, dziecko. Dobra, wybił, zagrał tu, załóżmy wybił. No, bazując tylko na tym, materialnie nie jestem lepszy. Zagram tu. Co to za ruch w ogóle jest? Zagram tu. To on gra tu. Czy to są posunięcia? Nie wiem. Wiem jedno. Jak wybiję, to ja walę chyba hetmanem to. Jak nie wybiję, tu się bronię, nie? A jak zagra tak, to chyba zagram stępem na hetmana. Może nie trzeba wymieniać do spodu, bo pionkówka... Ogólnie to tak, królem się nie przedrę, więc będę musiał jakieś takie F6 zagrać. Aha. Po prostu. Just like that. No to chyba wymienimy co nieco, panie kolego. Tu wisi. Ciach, ciach. Dobra, pytanie, czy ja chcę przechodzić do hetmańskiej końcówki, czy kurczaki do pionkówki? O, chcesz, żeby pion stał się centralnym? No bez przesady. No bez przesady. Dobra, tutaj nie możesz, bo widły. Tu możesz odejść. A ja bezczelnie wtedy gram G5. B5. Nie, no, aktywność jest moja. Mamy to. We've got it. I Beko, dzwoń do rodziny. Mów, że wracasz już dzisiaj z turnieju. Marian Czenkow cię dojechał. Nie, no, bez jaj. To wcale nie musi być wygrana poza. Wskazanie pewnie jest na czarne, ale na ile? To też zależy od tego, co się powymienia ewentualnie. Bo pionkówki nie byłbym taki pewien w ciemno. Bo to jednak są... To jednak... Chciałem powiedzieć, to jednak są piony. No to są piony, tu masz rację. Wbite kliny i... Ciężko, kurczaki. Jakbym tam królem przelazł, no to wiadomo, jakieś 2-1. Pewnie i wygrana. Przy dobrej, turbo optymalnej grze. Hetman się nie mieści na piątce. To cieszy. Możesz wtrącić. I wtedy nie bije tak, bo wtedy już mam, po tym biciu już mam wymuszone bicie hetmanem, bo tracę pionka w przeciwnym razie. A z promowami? Nie, nie trzeba uważać z promowami. Okej. Okay. A to jest błąd przegrywający partię, panie dzieje. Co on robi? Co on robi, kurde bele? Przecież tutaj to tutaj. No bo on myśli, że może wolniaka ma czy coś? No bo tiut? Beko! No co ty, mordo człowieku? Yeah! Teges nas ogląda. Pytanie, na ile to było wygrane? Zaraz zobaczymy. Znaczy to było wskazanie 0-6. Wskazanie. No, trzeba było walnąć, nie? I wtedy ja muszę bić heciem. A ze względu na to, że pionka stracę. No i rzekomo równina. Pionkówka jest równa. No właśnie, z tą pionkówką. Pionkówka, ja bym obstawiał, że jest lepsza ciutkę, ale można było walnąć i nawet zagrać tak, żeby przyfiksować, zafiksować piony. No i weź, że się tu kurczę... A to nawet przegrywa, nie? Jakbym to zagrał, to nawet przegrywa, bo tutaj... Dlaczego przegrywa? A to w ogóle pionkówki mega, mega skomplikowany, trudny temat. No, tutaj w pionkówce się włożył, no pewnie próbowałbym tędy, on by D5 zagrał. A jakbym załadował, to 2-1 idą, więc nie mogę. A jakbym zagrał tu, to on gra tu. A, to jest dobry ruch. D5 wchodzi po prostu, odciągniątko. I muszę zagrać chyba C5. Ja idę tu, on łapie pionka. On łapie pionka, ale to i tak jest przegrane. Bo tu w końcu leci jego. Ależ wór, więc nie mógłbym grać królem tutaj. Wymuszone by było D5 najpierw, znaczy musiałbym najpierw ja D5 zagrać prawdopodobnie, albo królem już zmierzać, żeby łapać te 2-1. Chodzi o to, że tu są 2-1, znaczy 2-2 właściwie, z tym, że tutaj łatwo można odciągnąć tego... Dobra, już kumam, już rozumiałem, wszystko jest jasne.
85% dokładności. Mało, chcę więcej. A jak to było wcześniej? Może coś tam jeszcze umknęło mi. Tu wszystko było w porządku. Silnik tam trąbił, że skoczek E5 jest dziwny. E6 rzekomo już było lepsze. Aha, w porządku. Zabił. No i tu chyba nie powinien był mi pozwolić łapać gońca. Bo to jednak jeszcze z pionki sobie zniszczyć. Zastanawiam się... Uff! I nie mam obrony? No mam, ale hetmanem muszę bronić. Nie no, panie kolego. Ależ no mógł mi napaść po prostu na F7 i tyle, ale wieżą, a nie hetmanem. Tam, znaczy mógł dołożyć wieżę po prostu do gry. Tak, zbicie jest ruchem spoko i tu jest pozycja lepsza. Znacznie. I tu trzeba było walnąć. I w ogóle hetman tutaj, prosto na słabości. Okej, pionek jest do wolnięcia. No to jest odklejony ruch totalny. No ale każdy robi błędy, nie? No, nawet Magnus Carlsberg ponoć. No niezbyt wymagający rywal na tym poziomie. Ale żeby nie było, jakaś trójeczka jeszcze niech wleci, bo jakiś taki malutki niedosyt jest. Dobra, obrona McDonalda, znaczy ten wariant tego McDonella, czy jak on tam się nazywa. Wracamy, skoki do gry. Wybitko. Teraz tak. Pójdę tędy. Tiu. Tu nie chcę, bo izolaka dostanę, a nie chcę z izolakiem grać. Kurde bele. Skoczek D7, skoczek B6. BD7, B6. To moje plany na grę, on będzie jechał F5, trzeba mieć na uwadze. O, no tak odpuściłeś, to fajnie. Wymiana hetmanów jest mi na rękę. Znaczy ogólnie to tak, zabezpieczę tu pole, przyjdę hetman C7, takie wolne te moje plany, ruchy, ale wieża tutaj się dobrze będzie czuła. B5, gońc B7, yeah! What the fuck is this? Nie mam pojęcia, skok to jest bardzo dziwny ruch. Czasami takie saknięcia wchodzą jak tio, gdyby nie goniec, nie? Ale tutaj grają dziwnie. To na pewno. Push the tempo. Dobra, poza jest lepsza. Na ile? Myślę, że jestem tutaj ciutkę lepszy, być może skonsolidowany. Cyk. A tak na gońca. Te gońce są dobre, trzeba je tutaj... No, oddają gońce. Karwasz twarz, barabasz, no korci. Ćkaczy luknie, ćkaczy obczaj, co grozi. No cieszy, proste motywy. Dobra, jest. Dziękuję za uwagę, moi drodzy. Dajcie znać, co tam u Was. Podejrzewam, że w tej partii będzie 100% dokładności. Nie. W ogóle wzniecanie się tą dokładnością to jest chore. Tu tracisz frajdę z gry. Później. Cieszysz się z partii, a później silnik mówi bubble. Zero błędów, zero pomyłek, 5 niedokładności. No dobra, nie gadam z Tobą, Stokryp. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, miłego weekendu. Pozdrawiam.